Moi drodzy, mija 7 miesięcy, odkąd zacząłem pracować w Lubinie, największym w Europie zagłębiu miedziowym. Praca na dole jest ciężka. Pracuję głęboko pod ziemią. Z początku trudno było mi się przyzwyczaić do panujących tu warunków, ale już teraz wszystko idzie dobrze. Jestem operatorem wiertnicy. I to maszyna wiercąca otwory w skale. Rozejrzałem się tutaj i chcę wam powiedzieć, że kopalnie to nie miejsce dla amatorów lekkiego chleba. To miejsce dla ludzi odważnych, silnych, zdrowych. Przed przyjęciem do pracy dokładnie zbadano mi serce, słuch, wzrok, a także szybką orientację, refleks. Wszystko to bardzo przydaje się na dole. Teraz to dla mnie jasne, ale początkowo byłem zdumiony stopniem mechanizacji pracy i nowoczesną techniką stosowaną w kopalni. To nie przesada, że często praca człowieka ogranicza się tu do naciskania guzików i przesuwania dźwigni. Wiedzę na ten temat zdobywamy na kursach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Są też technika wieczorowe, a więc szansa na wyższe studia. No, wszystko to wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji i oczywiście awansem. Uczymy się, jak najlepiej i najbezpieczniej wydobyć z podziemi miedź. Właściwie rudę miedzi. To dla nas najważniejsze. Od wysokości wydobycia zależny jest rozwój przemysłu, a więc rozwój całego kraju. Zresztą co tu kryć? Od tego, ile rudy wyjedzie z podziemi, zależy moja własna kieszeń. W tej chwili zarabiam już prawie 4000. Na razie mieszkam w hotelu robotniczym, ale nie narzekam. Pokoje są ładne, nie ma tłoku. Sami dbamy o czystość. Pamiętam przy tym cały czas, że to tylko mieszkanie chwilowe. Miasto rozwija się bardzo dynamicznie, pełno tu placów budowy. Pracuje fabryka domów. Nowe domy i całe dzielnice rosną jak grzyby po deszczu. Wszyscy ci, którzy poważnie i trwale związali się z górnictwem miedzi, mogą spokojnie liczyć na mieszkanie już w ciągu roku od rozpoczęcia pracy. Na takie właśnie mieszkanie. Nie dziwicie się pewno, że mając takie perspektywy, myślę o pozostaniu tutaj na stałe, o założeniu rodziny. Miasto zresztą jakby na to czeka. Dookoła nowych osiedli powstają zieleńce, parki, place do zabaw dziecięcych. Zbudowano żłobki i przedszkola. Wyposażono nowocześnie piękne szkoły podstawowe. Myśli się nie tylko o głowach, ale i o żołądkach dzieci. Są szkoły zawodowe z warsztatami, których mogłaby pozazdrościć niejedna szkoła stolicy. Thank you.
wreszcie technika i naprawdę świetne pracownie. Nikt w Lubinie nie musi się martwić o przyszłość swoich dzieci. Popatrzcie na pomysłową halę sportową pod kopułą balonu. Na basen. Tu dba się o młodzież. Nie tylko zresztą o miejscową. Dzięki internatom wszystkie te szkoły są dostępne dla dzieci z całej Polski. Nie mam tu kłopotów z wydaniem swojej pensji. Sklepy są świetnie zaopatrzone. Bo Lubin to nie tylko kopalnie, szkoły, nowe domy. To miasto tętniące życiem. Miasto dzięki miedzi obudzone ze snu. Na ulicach zaczyna być tłoczno. Nie brak i pięknych dziewcząt. Pasaże dla pieszych, restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi. W drodze do najsympatyczniejszej i nastrojowej kawiarenki w podziemiach ratusza można spotkać autobus naszego kombinatu z napisem wycieczka. Jadą do NRD. W całym Zagłębiu nie ma problemów z atrakcyjnym spędzeniem wolnego po pracy czasu. Przed Domem Kultury prawdziwa rewia plakatów. Kiedyś oglądałem ich tylko w telewizji. Dziś mogę na żywo. Powodzeniem cieszy się nowo oddany do użytku stadion sportowy. Mamy tu całkiem niezłą drużynę piłkarską. Mamy też ryby. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Nasz zalew to nie jeziora mazurskie, ale i tu można świetnie się wykąpać, popływać, wypożyczyć kajak czy żaglówkę. Jeśli ktoś woli spokój, a lubi ziemię i kwiaty, znakomicie wypocznie na działkach. Ciszy nie mącą szybowce i spadochrony. Co roku odbywają się w Lubinie międzynarodowe zawody spadochronowe o puchar naczelnego dyrektora kombinatu. Skoki to dyscyplina trudna, ale efektowna i dająca niezapomniane przeżycia. Jestem w aeroklubie i teraz uczę się pilotować szybowiec, a w przyszłym roku wezmę chyba udział w zawodach spadochronowych. Na tym samym lotnisku spotykają się co roku amatorzy modeli latających z całej Polski. Wszyscy z zazdrością patrzą na miniaturowe latające maszyny, gdzie pomysłowość walczy o lepsze z precyzją wykonania. Tak mija mi czas w mieście. Natomiast sobotnie popołudnia, święta i urlopy spędzamy wszyscy we własnych ośrodkach wypoczynkowych kombinatu w atrakcyjnych miejscowościach w górach, nad jeziorami i nad morzem. Nowoczesne, piękne miasto czeka na ludzi, którzy chcieliby tu osiąść i pracować. Warunki są proste. Poważny stosunek do pracy i dobre zdrowie. Popatrzcie na mapę. Lubin leży w południowo-zachodniej Polsce na trasie z Wrocławia do Zielonej Góry.
Jeśli ktoś z was zdecyduje się na przyjazd tutaj, niech koniecznie zabierze ze sobą dowód osobisty, ostatnie świadectwo szkolne, dowody ukończenia kursów, opinie z poprzedniego miejsca pracy i świadectwo pracy. Szczególnie oczekiwani są elektrycy, ślusarze, kierowcy i oczywiście górnicy. Jeszcze raz spójrzcie na mapę. Do zobaczenia.